We wtorek 13 kwietnia obchodzić będziemy kolejny Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony dla uczczenia pamięci wszystkich zamordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Radzieckiego z dnia 5 marca 1940 roku. Pierwszy transport polskich jeńców do Katynia odbył się 3 kwietnia 1940 roku. Sowieci rozpoczęli masowe egzekucje obywateli polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 3 kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku do Katynia wyruszył pierwszy transport polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w łagrach na terytorium Związku Radzieckiego. Dwa dni później rozpoczęto likwidację obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Sowieci bestialsko strzałem w tył głowy wymordowali tysiące obywateli polskich. Była to elita polskiego narodu. Dowódcy, oficerowie, profesorowie, lekarze, artyści, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy państwowi, samorządowi, duchowni. Oficerów z obozu Kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska w Charkowie, natomiast z Ostaszkowa w Kalininie. Egzekucje więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Decyzja o egzekucji polskich jeńców zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Podstawą było ściśle tajne pismo, które w marcu 1940 roku skierował do Józefa Stalina Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych i szef NKWD Ławrienti Beria. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. W okresie PRL-u słowo Katyń stało się symbolem represji sowieckich wobec narodu polskiego. Za wypisywanie słowa Katyń, za w ogóle mówienie o Katyniu w czasach stalinowskich groziły bardzo surowe kary, nawet z karami więzienia, a po czasie stalinowskim różnego rodzaju represje. Po 50 latach zaprzeczeń dopiero w 1990 roku władze ZSRR przyznały się do odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Do dziś nikt ze sprawców nie został ukarany, także do dziś historykom trudno ustalić dokładną liczbę zamordowanych. Od listopada 2004 roku śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Zbrodnia katyńska to jedna z największych tragedii, jaka dotknęła nasz naród w XX wieku.